Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Słowa z dzisiejszej Ewangelii. Drodzy współbracia kapłani, czcigodne siostry, kochani pielgrzymi, drodzy parafianie, ukochani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Dzisiaj w liturgii czcimy Matkę Bożą Szkapleczną, Matkę Bożą z Góry Karmel. Dzięki temu mamy łaskę, aby pomyśleć o Matce Bożej, która ofiaruje szkaplerz, aby ludzie nosąc go byli chronieni przed szatanem. Wobec tej wielkiej miłości Matki Bożej nie wolno nikomu przejść obojętnie, a tym bardziej czcicielom świętego Andrzeja Boboli, którzy, jak wiecie, tutaj na Bobolówce kazał wybudować dom dla Maryi, Pani i Królowej Polski, aby jego czciciele, tutaj nie tylko o nim, ale także i o niej pamiętali. Zresztą całe życie ojca Boboli to piękne świadectwo umiłowania Matki Bożej. Ta miłość do niej była wdzięcznością za to, że uratowała jego powołanie kapłańskie i zakonne. Tą miłość wyrażał przez szerzenie jej kultu i przez zakładanie wspólnot sodalicji mariańskiej. Wiemy też, że Maryja w Kodniu objawiła się świętemu Andrzejowi i powiedziała, jakie jest jej miejsce i rola w narodzie polskim, a także jakie on, jako kapłan i zakonnik, ma zadania do wykonania. Podczas męczeństwa Maryja mu się objawiła i wyszła po swego wiernego sługę, aby go zaprowadzić do nieba. Dziś Maryja, nasza Matka, na tym wzgórzu w Strachocinie, zwanym Bobolówką, wskazuje nie tylko na szkaplerz, ale tutaj wskazuje na inny dar, jaki Bóg ofiarował Polakom, a jest nim święty Andrzej Bobola. Aby ten dar zrozumieć, po co on został nam dany, powróćmy do Ewangelii, jakże wymownej swej treści. Jezus mówi: biada do mieszkańców trzech miast, które go odrzuciły, mimo że zdziałał tam najwięcej cudów. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, biada tobie, Kafarnaum. To słowo biada miało poruszyć umysły i serca tych mieszkańców, aby się nawróciły. Ale niestety, ani im cuda czynione przez Jezusa nie pomogły, ani to mocne słowo biada odrzucili wszystko. Wiemy, że dzisiaj tych miast nie ma na mapie. A tam, gdzie były, można zobaczyć na dużej przestrzeni porozrzucane kamienie. Muszę powiedzieć, że największe wrażenie na mnie zrobiło właśnie to w 2000 roku, kiedy byłem w Ziemi Świętej. Kiedy przewodnik zaprowadził nas tam, gdzie były te miasta, pokazał nam te przestrzenie, a na nich wielkie mnóstwo kamieni. I sobie wtedy uświadomiłem, do czego prowadzi niewiara.
Do czego prowadzi nieprzyjęcie Jezusa i odrzucenie Go? I tak, moi drodzy, będzie zawsze. I tak będzie wszędzie. Pogarda Bogiem, odrzucenie Jezusa nigdy ludzi nie doprowadzi do pomyślności. Jakże to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, zrozumiał święty Andrzej Bobola, którego znamy jako gorliwego pasterza. Gdy go posłano do pracy kapłańskiej na tereny, gdzie mieszkali ludzie, którzy z powodu trudnych warunków zapomnieli drogę do świątyni, zapomnieli o Bogu, o sakramentach, on idzie do ich domów, aby im mówić Ewangelię. To jego poświęcenie jest tak wielkie, że spotkani ludzie nawracają się i z powrotem nawiązują łączność z Kościołem Chrystusowym. Praca Boboli była tak bardzo skuteczna i owocna, że nie wszystkim się podobało. Dlatego był prześladowany i zniechęcany do niej. Ale on pozostał wierny swemu powołaniu aż po męczeńską śmierć. Gorliwość ojca Andrzeja o wyzwalanie ludzi z niewiary miała swe źródło w tym, co słyszeliśmy w Ewangelii. On wiedział, że niewiara, którą spotkał na terenach dzisiejszej Białorusi, Rosji, Ukrainy, która przejawia się w odrzuceniu Jezusa i obojętności na Jego Kościół, nie prowadzi do szczęścia. Dlatego szedł do tych ludzi, którzy zatracili wiarę, aby im pomóc i wyzwolić ich z tej niewiary, aby nie sprowadzili na siebie jakiegoś nieszczęścia. Moi drodzy, w świetle dzisiejszej Ewangelii postawmy sobie odważne pytanie. Czym się skończy niewiara w narodach, które dziś porzuciły Jezusa, Jego Kościół i chlubią się niewiarą? Co będzie z tymi narodami, które dziś sprzedają świątynie, a nowi nabywcy zamieniają je na kina, teatry, budynki mieszkalne, restauracje, miejsce zabaw i dyskotek, a nawet z bólem to powiedzieć, na burdele? Co będzie z tymi, którzy dziś walczą z prawami danej ludzkości przez Boga i w ich miejsce chcą wprowadzić wartości europejskie? Co będzie z tymi, którzy promują rozwiązłość i deprawację dzieci i młodzieży? Do czego doprowadzi świat ta dzisiejsza niewiara, której jest tak wiele w świecie, w Europie i w Polsce? Dziś Boże Bóg nie mówi biada, ale wzywa do nawrócenia te narody poprzez nasilające się w ostatnim okresie kataklizmy. Przecież Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam, słuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, niepowodzenie i cierpienia, burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Ale czy ludzkość, przeżywając to wszystko, nie jest ślepa i głucha na ten głos Boga? I ta postawa lekceważenia upominań Boga musi niepokoić wszystkich, którzy mają wiarę i rozumieją Boga, który choć jest pełen miłosierdzia, to nie pozwoli siebie szydzić bez końca.
Niech to, co stało się z Betsaidą, Korozain i Kafarnaum, będzie dla nas ważnym pouczeniem, będzie wielką przestrogą. Dlatego wszelkie przejawy niewiary należy demaskować i nie być wobec niej obojętnym. Niewiara zawsze prowadzi do nieszczęść i tragedii. Z jej powodu cierpią nie tylko ci, którzy nie wierzą, ale wszyscy. Niewiara jednych sprowadza cierpienie na innych. Stąd pojawiająca się niewiara musi budzić lęk. Choćby ta niewiara, która objawiła swe oblicze w Polsce podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku. Pewnie wielu naszych rodaków jej nie widzi i nie zdaje sobie sprawy, co się stało. Otóż podczas tych wyborów Polacy pokazali, że stają się narodem, który przestaje się liczyć z Bogiem, i w Polsce wzrasta liczba tych, którzy nie chcą Boga w ojczyźnie. Przecież kampania wyborcza koncentrowała się wokół takich tematów jak aborcja, Polska będzie państwem świeckim, że trzeba zerwać konkordat, trzeba wyrzucać religię ze szkół. I niektóre partie wprost mówiły, że gdy dojdą do władzy, to będą ten program realizowały. A mimo tego naród, który mówi, że jest wierzący, stawia na ludzi, którzy utożsamiają się z tym programem. Dziś mamy pretensje do rządzących, że tak się zachowują. Ale czy słusznie? Wydaje mi się, że większe pretensje trzeba mieć do tych, którzy uważają się za wierzących, a głosowali na tych, którzy nie kryli, że gdy dojdą do władzy, to uderzą w katolicką tożsamość narodu. I uderzają. Dziś w Polsce mają miejsce takie wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z wolnością, demokracją, tolerancją czy sprawiedliwością. I to boli. Ale wiecie, co najbardziej boli? Że Polska, jak te wymienione miasta w Ewangelii, w ostatnich czasach, ale także i przez całą swoją historię, doznała wyjątkowych łas od Boga i sobie tego nie ceni i nie jest Panu Bogu wdzięczna. Zobaczcie, ile mamy sanktuariów na polskiej ziemi, które są przecież znakami Bożej ingerencji. Chlubimy się jako Polacy, że Bóg czynił cuda naszej historii. Cudowne uratowanie Jasnej Góry, cudowne odzyskanie niepodległości po tylu latach zaboru, cud nad Wisłą, cudowne wyzwolenie spod komunizmu. Myślę, że kiedyś to ostatnie głosowanie w Sejmie nad aborcją też będzie uważane w kategoriach cudu. Mamy takich wspaniałych świętych z naszego narodu, jak biskup Stanisław Męczennik, Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, Faustyna czy ojciec Kolbe. Dumni jesteśmy i wszędzie to podkreślamy, że Bóg posłużył się naszym narodem, aby bronić chrześcijaństwa. Jakże cenne są zwycięstwa nad Krzyżakami, Turkami, bolszewikami i komunistami. Dumni jesteśmy, że synowie z naszego narodu ocalili od zapomnienia objawienia we Francji o Bożym sercu, a Jezus dał światu nabożeństwo do miłosierdzia Bożego poprzez polską zakonnicę z Krakowa. Ileż dobra doświadczył świat dzięki posłudze papieża Polaka Jana Pawła II. Przywołuje ten ogrom dobra świadczonego przez Boga dla Polski, byśmy zobaczyli tę miłość do Polski i naszego narodu. Aby to dobro mogło mieć miejsce, Bóg dał narodowi Maryję, by była jego królową i panią. Dał świętego Andrzeja Boboli
jako obrońcę Polski, opiekuna naszego narodu. Jakby tego było jeszcze mało, Bóg poprzez liczne proroctwa zapowiedział potęgę Polski, ale dodał, gdy Polska nie stanie się narodem bezbożnym. I pomimo tego są Polacy, którzy uważają, że bez Boga będzie się lepiej żyło w Polsce, a ojczyzna dożna pomyślności. Ale czy tak nie, ale czy tak będzie, to pokaże nadchodzący czas. Przecież naród już przerabiał te lekcje życia bez Boga po II wojnie światowej. I my starsi wiemy, do czego ta bezbożność nas doprowadziła. Po kilkudziesięciu latach nastąpił zryw narodowościowy, który odrzucił takie życie w Polsce. Pamiętamy te obrazki z Gdańska, z innych miast, kiedy ustawiano ołtarze, stawiano konfesjonały i wołano, my chcemy Boga. A dziś zrobiło się trochę lepiej w rodzinach, lepiej zaczęło się niektórym żyć i od razu, po kilku latach, Bóg przestał być ludziom potrzebny. Szczególnie boli zachowanie dzieci i młodzieży. Ale czy to jest ich wina? Może myśmy starsi nie potrafili im pokazać, że życie z Bogiem jest o wiele bogatsze i szczęśliwsze. A dziś mamy do nich żal, że się tak zachowują. Może nam trzeba uderzyć starszym się w piersi. Ale wszyscy powinniśmy mieć na uwadze, że konsekwencje tej niewiary w Polsce mogą być bardzo bolesne. Choć wielu odwołuje się do miłosierdzia Bożego, ale ci, którzy się odwołują, zapominają, że Bóg okazuje miłosierdzie tylko tym, którzy żałują za swe grzechy, pokutują i chcą się nawrócić. A dziś ci ludzie chcą porzucić grzech, nawrócić się? Czy proszą w Polsce o litość i zmiłowanie? To zaślepienie sprawia, że ludzie oddają się pod władzę szatana. Nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że to ich zachowanie wielu jest wynikiem już władzy szatana nad nimi. A przecież pod tą władzą nikomu nie było dobrze i nie będzie. Przekonali się już o tym w raju Adam i Ewa. I tak będzie zawsze. Dlatego wobec tego, co dzieje się w Polsce, nie wolno ze spokojem patrzeć i z obojętnością. Nie wolno tylko krytykować, narzekać, władzę oskarżać. Nie godzi się milczeć i czekać, że inni za nas coś zrobią. Grzech zaniedbania może naszą ojczyznę doprowadzić do takiej tragedii, z której się już nie podniesiemy. Trzeba działać, ale zawsze stosować godziwe środki. Jakie? Zapytać. Ten środek otrzymaliśmy z nieba. Otrzymaliśmy go tutaj, w tej małej wiosce podkarpackiej w Strachocinie. A jest nim święty Andrzej Bobola, dany przez Boga narodowi i ojczyźnie na trudne czasy. Święty, który już nie raz dał poznać w naszej narodowej historii, jak jest skuteczny, że jest obrońcą ojczyzny i naszej katolickiej tożsamości. I choć są fakty mówiące o tym, że pomaga, to wciąż w narodzie brakuje odwagi, aby postawić na świętego Andrzeja w rozwiązywaniu trudnych spraw. Brak nam tej mądrości, którą miał kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz warszawski w roku 1920. Nie patrząc na to, że jest wielkie niebezpieczeństwo, wydał dekret, aby w Warszawie odbyła się nowenna, między innymi za przyczyną błogosławionego Andrzeja Boboli. I stał się cud nad Wisłą? Na wielu Polakach nie robi wrażenia to, co święty Andrzej przekazał Furii Chorak przed II wojną światową, który się objawił 3 maja 1938 roku i powiedział: Polsce grozi dwóch wrogów. Jeśli się zwrócicie do mnie, mogę wybawić nas z wielkiej katastrofy. Zlekceważenie tego ostrzeżenia, wiemy, czym się skończyło dla Polski. W naszych czasach
Święty Andrzej pojawił się ze Strachociny ze słowem, które ma uratować ojczyznę i naród. Zacznijcie mnie czcić. Ale do niedowiarków nic nie przemawia. Ani rozwijający się kult Strachocinia, ani świadectwa ludzi, którzy tutaj wypraszają sobie łaski, ani to, jak święty Andrzej w ostatnim okresie otacza opieką Polskę, ani obraz tej bobolówki, która tak bardzo w ostatnim czasie zmieniła wygląd. Jezusowi, gdy nie wierzono, powiedział: jeśli nie wierzycie moim słowom, to wierzcie ze względu na moje czyny. Przywołuję te słowa Jezusa tutaj, bo wydaje mi się, że dzisiaj święty Andrzej chce nam wszystkim powiedzieć: jeśli nie wierzycie, że tu, w tej małej miejscowości przyniosłem wam słowo, które ma was ocalić, to patrzcie na to, co tu się dzieje. Niech was to doprowadzi do wiary, że możemy uratować Polskę i katolicką wiarę. Potrzeba tak niewiele, tylko trochę prostej, dziecięcej wiary i ufności. I do tego sprowadza się aktywność, do której was dzisiaj zachęcam. Do tej dziecięcej wiary ze świętym Andrzejem Bobolą uratujemy ojczyznę. Do wypowiedzenia tych słów upoważnia mnie słowo dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, który mówi, jak to sąsiednie narody wypowiedziały miasto świętemu Jerozolimie wojnę, chciały go zdobyć. I w tej trudnej sytuacji Bóg posyła proroka Izajasza, który mówi do króla Judei: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, to są niedopałki. Niech twoje serce nie słabnie, choć oni postanowili twą zgubę. Nic z tego się nie stanie. Jeśli nie uwierzycie, to się nie ustoicie. Widzicie? Ale że uwierzyli, to się ostali. Dziś to słowo otuchy płynie ze Strachociny, a ofiaruje święty Andrzej: tak niewiele, zacznijcie mnie czcić. I my to w Strachocinie czynimy. Już za kilka dni, w najbliższą sobotę, odbędzie się trzecia narodowa modlitwa w intencji ojczyzny. Ktoś zapyta, dlaczego modlitwa? Bo to jest broń, która leczy, ale nie rani. Ta broń daje życie, a nie śmierć. Ta broń nie zabija, ale prowadzi do pełni życia. W tej modlitwie, tutaj na Bobolówce, ufamy i wierzymy, że nie będziemy sami, ale będzie z nami święty Andrzej. Już nie raz, co mogę potwierdzić i powiedzieć, mógłbym tu wskazać wiele faktów, jak modlitwa tutaj była skuteczna. W takim też duchu podejmujemy ją w sobotę, aby w Polsce dokonał się nowy cud nad Wisłą. Kochani, was tu obecnych nie muszę przekonywać do świętego Andrzeja, bo gdybyście go nie kochali, nie przybywalibyście tutaj co miesiąc na to wzgórze. Nie przychodzilibyście, aby tu być. Ale zróbcie wszystko, aby innym pomóc otworzyć się na świętego Andrzeja. I będzie nas więcej, to pewność zwycięstwa nadejdzie wcześniej. Dziś należy łączyć siły dobrych, uczciwych i prawych ludzi, tych, którzy kochają Polskę. Naprawdę razem doprowadzimy do nowego cudu nad Wisłą. Polska ocali swą katolicką tożsamość i suwerenność. Ja w to wierzę i ufam, że tak się stanie. Amen.